No dzisiaj mamy, kochani, 22 sierpnia 2024 rok, czwartek. No i godzinę mamy, zaraz zobaczymy, którą godzinę mamy. 15:52. I kochani, są dwie sprawy, które chciałem tutaj poruszyć. Pierwsza sprawa, zobaczcie, tutaj jest pełno żołędzi, widzicie? Widzicie albo nie widzicie, bo to takie małe. W każdym razie zapewniam, że jest żołędzi i liści pełno. No i to leżało na bociadówce, w rynne, na tych zadaszeniach, promenadach. I poprosiłem dwóch kolegów, takich młodych, 20-kilkuletnich, którzy są tutaj chętni do pracy. I oni mi posprzątali. No, dałem tam po konserwie jednemu i drugiemu, za co sprzątanie. Także posprzątali ładnie, z dachu, z rynien powybierali, z zadaszeń też i mam spokój. Tu jeszcze trochę zostało, ale to się omiecie. No i się umówiłem też z nimi, że jutro to przyjdzie, ma taką dmuchawę na plecy, to te liście wydmucha tutaj z ogrodzenia na zewnątrz. No to byłoby to. Także Bartek i Kuba, właściwie Kuba i Bartek, bo Kuba więcej. Bartek sam się dołączył. Mówi, że może pomóc, także pomógł. No i omietli mi tu. I jutro jeszcze też pajęczyny będą mi tu łapać. Co szrameczku? No. A dzisiaj, kochani, przyszła paczka. Przyszła paczka. Zobaczcie, oto ta paczka. 24 konserwy. I co to jest? Chyba Super Benek. Tak, Super Benek. Od kogo? Od Piotra z Legnicy. Panie Piotrze, wielkie dzięki. Bóg zapłać za te puszeczki. Także jeszcze jeden darczyńca. Jeszcze jedne puszki. Także kotki będą miały co do jedzenia. Tak, kiciulki? Tak, szramek? Szramek? Kiciulek, mówię do ciebie. Szramek, mówię do ciebie. Kicia? Kiciulek? No. Tak to gadasz, a teraz nie chcesz gadać nic do mnie. Powiedz coś. Szramek? Powiedz coś. Szramek. Szramek. Powiesz coś? No, nie chcę, panie Piotrze, coś powiedzieć. Podziękuj chociaż. Szramek, podziękuj. A tyłem się odwrócił. Takie to podziękowanie. O, powiedział, dziękuję. Powiedział, dziękuję. No dobrze. No, już myślałem, że nie podziękujesz. Także dziękuję ci, żeś podziękował. No, no to tak to, kochani, wygląda. Kuba z Bartkiem umietli. I już mam czyściej. Nie, Bartuś? Ten mówię Bartuś. Tak, Szramuś. Tam. Tak czekałem właśnie na taki dzień, kiedy nie będzie za gorąco. No i dzisiaj tak było. 17-18 stopni. Akurat pogoda. Na takie prace porządkowe. Kociarze całego świata, łączcie się.